Okej, cześć. Nazywam się Marcin Sławek. Przyjechałem do Was razem z ekipą Inet Group. Widzieliśmy się pierwszy raz w Poznaniu parę miesięcy temu i wtedy powiedziałem Wam, cześć, jestem tu nowy. No i faktycznie byłem trochę głupszy niż teraz. Nie wiem, czy to chodzi tak, jak powinno. Obiecałem Wam wszystkim, że zdiagnozujemy sobie lepiej Wasze potrzeby, że skontaktuję się telefonicznie z wszystkimi uczestnikami poprzedniej konferencji. Z kim z Was rozmawiałem przez telefon? Może ręka do góry. No i to by się zgadzało, bo nie udało mi się zadzwonić do 350 firm reprezentowanych przez ponad 600 osób, ale udało mi się do prawie setki. Jak wiecie, mam jeszcze sporo innych obowiązków poza tym. Każda taka rozmowa to 40 minut, godzinka, ale udało się parę ciekawych wniosków wyciągnąć. I poprzednim razem rozmawialiśmy o naszych projektach, o teraz już wdrożeniach, ale tak naprawdę jaka jest z tego dla Was korzyść, więc te rozmowy, które udało nam się odbyć, pozwoliły nam nakreślić troszeczkę szerzej, jakie są Wasze obawy, jakie są Wasze szanse, czego potrzebujecie. I teraz mogę Wam przedstawić tak troszeczkę bardziej matematycznie, co te projekty dają, jak to się monetyzuje w Waszych biznesach, więc tyle zarobisz w tym roku. W ogóle miały być lata 20, czuję się trochę, że się tak wygłupiłem. Co, seriali nie oglądacie, nie macie Netflixa, to przecież za 6 zł się w Ciucholandzie kupuje. Dobra, ile zarobimy? Pierwsza rzecz, która była bardzo istotna i bardzo mocno chłonna, ale zanim to może, to jeszcze Wam opiszę tego typowego operatora, bo bym się przejęzyczył. To jest nasz Misiot, czyli mały i średni operator telekomunikacyjny. To jest człowiek, który jest na rynku od mniej więcej 2005 roku, sam wszystko zaczynał. To jest gość, który ma mniej więcej 2000 gniazdek indywidualnych i około 20 klientów biznesowych, takich stałych. No i powiedzmy około 2 milionów obrotu rocznie. To jest nasz Misiot. Możecie siebie odnieść do tej sytuacji, w którym miejscu jesteście, niżej, wyżej, to już jakby jest kwestia Waszej interpretacji. Ja będę się odnosił do tego przykładu, tak? No, żeby to zobrazować matematycznie. Windykacja to jest wdrożenie, które cieszy się bardzo dużą popularnością. Dlaczego? Dlatego, że jak wspomniałem już w Poznaniu, 4% klientów nie płaci. Ten gość taki smutny, to jesteście wy i wasze problemy w kontekście wdrożeń, o których wam opowiadam. To jest mniej więcej 5000 zł średnia miesięczna strata, a to jest oczywiście mniejszy przychód, czyli mniej kasy na inwestycje, stoicie w miejscu. Jeden z głównych powodów. Znam również operatorów, którzy mają 100% skuteczność, jeżeli chodzi o płatności. Tam się nic nie dzieje, ale to są wyjątki. No i teraz jak to rozwiązujemy? Rozpoczynamy współpracę z Apple Legalem. Dr Adrian Olkis, możecie spojrzeć tam, w tamtą stronę. To jest człowiek, który zajmuje się dla nas tymi tematami. Stworzył dla was aplikację. Przerzucacie dłużników do aplikacji mobilnej. I 4% klientów nie płaci w terminie, nie wiem, czy on pojawiło się drugi raz. Gdzie jest mój techniczny? Okej. Jeżeli przerzucicie temat do aplikacji, nawiążecie współpracę i w bardzo fajny i bezbolesny sposób przekażecie sprawy dłużników, będziecie mieli gwarancję, że z czasem zostaną one wszystkie doprowadzane do samego końca. Zatem odzyskujecie utracone pieniądze, to jest raz. Odzyskujecie swój czas, co jest chyba najważniejsze. Na odzyskane pieniądze to może być nawet dycha rocznie. Podejrzewam, że może być mniej, podejrzewam, że może być więcej, ale z informacji, które mieliśmy i po konsultacji z doktorem Olkisem, tak to mniej więcej wygląda. A to jest dopiero pierwsze wdrożenie, które mamy Wam do zaproponowania. Co dalej? Monitoring pojazdów. Ktoś ma samochody służbowe, flota? Na pewno. Nie musicie podnosić rąk, wiem. Ciężka impreza grillowa wczoraj była. Dobrze. A w czym są problemy? Roczny zasięg przejazdów jest zbyt wysoki. Dajemy autohandlowcowi, nie wiemy skąd generowane są tak duże pieniądze, tak duże straty. Awarie, stłuczki, częste wizyty w warsztacie, no i te nadużycia pracowników po raz wtóry, wakacje, wyjazd do dziewczyny, a przecież płacicie za wszystko. Instalujemy rozwiązania NaviFleet, monitorujemy trasy i zachowanie kierowców, weryfikujemy rozliczenia paliwowe handlowców ze stanem faktycznym, z rzeczywistością. I co nam to daje? Mniejsze koszty utrzymania floty, ma na myśli paliwo, naprawy i ubezpieczenie, bo dzięki temu możecie również taniej ubezpieczać takie pojazdy. Lepsze zachowanie pracowników za kółkiem, no bo jak wiedzą, że wielki brat patrzy, no to automatycznie lepiej się zachowują. I odzyskane pieniądze, nawet 2000 rocznie na samochodzie. To jest cały czas ten ISP uśredniony, o którym ja mówię. Jeżeli macie tych aut 3-4, możemy sobie to przenieść również na wasze warunki. Opieka medyczna, sympatyczne panie. W naszym przypadku postanowiliśmy sięgnąć po opiekę prywatną, gwarantując wam stawki korporacyjne, nawet gdy zgłaszacie jednego pracownika. Wynikło to z bardzo prostych problemów. Mniej więcej 10 dni w roku na L4 spędza każdy z pracowników. Czasem jest tego więcej, podejrzewam. To generuje duże straty. Za szybko guzik. Przewlekłe schorzenia prowadzą do długich płatnych urlopów zdrowotnych. To jest najgorsze. No i pracownicy, którzy zarażają się od siebie. Ja wiem, że to brzmi śmiesznie, ale w naszym zespole mieliśmy taką epidemię jesień-zima, że właściwie jedna, dwie osoby były na stałe w biurze, a reszta wymieniała się.
przynosząc zarazki różną metodą oczywiście. No i jak rozpoczynamy współpracę z Enelmedem, to zaczynamy odczuwać, że ta sytuacja się troszeczkę poprawia błyskawicznie, bez kolei reagujemy na zmiany zdrowotne. Nasi pracownicy mogą od strzała właściwie na każdy zabieg, na każde badanie się zapisać. Dzięki temu działamy profilaktycznie, zapominamy o L4, cieszymy się zdrowiem. A korzyści? Nie tracimy pieniędzy na to L4, L4. Dla pracowników wszyscy pracują ze 100% wydajnością, czują się zadbani, fajnie, bo mogą sobie zrobić rezonans, mogą zajrzeć sobie w zęby i mogą to zrobić dzięki wam. No i zaoszczędzone pieniądze, nawet 5000 rocznie, bo oni są. A stawki, o których mówiłem, są naprawdę bardzo, bardzo małe. Podkreślę, to są stawki korporacyjne, czyli bardzo niskie, nawet gdy zgłasza się tylko i wyłącznie jednego pracownika. Dysponujemy również pakietami dla was i dla waszych rodzin. Więcej szczegółów o tym wdrożeniu, jak i o wszystkich pozostałych, oczywiście w naszym Meet Me Roomie zaraz nad salą wystawową. Kolejna rzecz, a będzie tego dużo, to VoIP i centrala w chmurze. Kto z was ma w swojej ofercie już telefonię stacjonarną? Już to takie słowo, raz, dwa, trzy, fajnie. Czyli nie jest tak źle. Chociaż mówi się w kuluarach, że VoIP umiera, a to nie jest prawda, bo zawsze będzie ta telefonia stacjonarna, szczególnie w biznesie. Natomiast zazwyczaj przegrywamy z ofertą konkurencji, to jest pierwsza przeszkoda. Nie mamy pomysłu na VoIPa w swoim zasięgu, nie wiemy co z tym zrobić, nie wiemy jak to sprzedawać, jak to dystrybuować. No i VoIP to kłopot. Strata czasu, mały zysk, właściwie znikome na marże. Po co to komu? Tak, tym się źle zarządza, to same problemy. Ale rozpoczynamy współpracę z Lowo, zwiększamy ofertę usługi VoIP dla indywidualnych i dla biznesu. Fajna centralka w chmurze, która jest bardzo niskokosztowa i uzupełniamy dziurę usługową w swojej ofercie, to dla tych, którzy nie podnieśli ręki, tak? Jakie korzyści z tego wynikają dla was? Przede wszystkim oszczędzacie czas dzięki platformie Hyperus C5 stworzonej przez zespół Lowo. Bardzo fajne wdrożenia, jeżeli będziecie mieli okazję kiedyś przyjechać na drive-by, zobaczycie w 2,5 godziny, jak się to wdraża w biznesie, jak to pracuje, jak to chodzi na waszą korzyść. Zarabiacie na wirtualnej centrali dla biznesu, która bije na łeb, na szyję konkurencję dużych operatorów, więc sprzedaż tego jest błyskawiczna, poza tym nie musicie działać tylko w swoim zasięgu. No bo jesteśmy w chmurze. No i zarabiasz na klientach indywidualnych, ale to jest chyba jasne. Lecimy dalej, czy za szybko? Jakby były jakieś pytania? Wolniej, wolniej, wszyscy zmęczeni. Ale dziękuję Grzegorzu. Jakbyście mieli jakieś pytania, to teraz nie zdążymy. Potem zapraszam do Meet Me Roomu albo na imprezie. Wolniej. Misiot Meeting, dziękuję, że jesteście. To jest niewątpliwa korzyść. Bardzo króciutko, dlaczego to się wzięło i skąd. Nie czujemy integracji branży, ciągłe rozpychanie łokciami na zasięgach, bo się wszyscy lubimy, ale jednak klient jest klient. Bezskutecznie walczymy z konkurencją i od lat nie ruszaliśmy z miejsca, bo moje dziecko moją firmę pielęgnuje od 20 lat i nie zauważam czasem, jakie małe, proste błędy mogę popełniać. Ale przyjeżdżam na Misiot Meeting, poznaję dostawców, prelegentów, nowe technologie i rozwiązania, no i przede wszystkim jestem na bieżąco z tym, co się dzieje w naszej branży. A korzyści? No, oszczędzam na wejściówce. Dla każdego inetowca jest oczywiście wejściówka na meetingi tańsza. Nie zostajemy w tyle, a ludzie szybko zapominają. Wierzcie mi, niektórzy z dostawców mówią, że przyjeżdżają na konferencję, bo jak się nie pojawią raz czy dwa, to 1/3 z was przestaje odbierać słuchawki, znajdują innych dostawców i to jest fakt. Doświadczasz w pełni branży ISP i dobrze się bawisz, czasem za dobrze. Zapraszam oczywiście dzisiaj na galę również, mam nadzieję, że będzie fajnie. Jeszcze raz pozdrawiam tych wszystkich na kręgielni. Obsługa prawna, kolejny bardzo istotny temat i to bardzo mocny dla was. Ja nie będę tutaj nawijał makaronu na uszy, jeżeli chodzi o RODO. Mądrzejsi ludzie ode mnie wypowiadali się już dzisiaj na ten temat i będą się wypowiadać pewnie również jutro. Natomiast, dlaczego to jest takie ważne? No, zazwyczaj nie jesteśmy pewni, czy wszystkie nasze działania są legalne. Zajmujemy się innymi rzeczami w biznesie, zjada nam to 22 godziny na dobę. Brakuje na kwestie prawne, poza tym są one bardzo skomplikowane. Pojedyncze konsultacje są zbyt kosztowne, nie wyczerpują tematu. No i kombinujemy już od dłuższego czasu z wzorcami dokumentów, w tym również temat BSA. Dziękuję Robercie, że jesteś. Miałem szczególną uwagę waszą na to zwrócić. Wiem, że często na tym styku zasięgów możecie oferować sobie nawzajem takie usługi, ewentualnie ktoś wam może udostępniać, ale do końca nie pasuje wam umowa, nie wiecie, czy to wszystko jest bezpieczne dla was i wygodne, zatem zapraszamy do Meet Me Roomu. Również mamy takie dokumentacje specjalnie dla misiotów przygotowane. Myślę, że to będzie fajna pomoc.
Ale jeżeli rozpoczniemy współpracę z kancelarią Clarp, znacie pewnie mecenasa Altuszewskiego, sporo rzeczy odchodzi w niepamięć i w niebyt. Konsultujemy bieżące problemy telefonicznie bezpłatnie, mam tutaj na myśli netowców, określamy model współpracy z kancelarią Clarp. Albo robicie to jednorazowo pod jakąś konkretną sprawę, albo wchodzicie w ryczałt, który przez Inet Group jest o połowę tańszy niż normalnie z ulicy. Wzorce dokumentów, o których mówiłem wcześniej, o, użyję tego pierwszy raz, to zazwyczaj koszt w okolicach 4000 i mam na myśli nie tylko te podstawowe dokumenty, ale każdy mały, niezbędny papier potrzebny w waszej działalności. W momencie, gdy robimy to przez Inet Group, spada to do 1850 zł, o ile się nie mylę. Zatem kolejna rzecz, która generuje wam fajną korzyść i jest zdecydowanie tańsza i bardziej dostępna dzięki współpracy z nami. Wdrażamy komplet wzorców dokumentów, mamy święty spokój przede wszystkim i oszczędzamy mniej więcej 2400 rocznie przy tej formie ryczałtowej. To jest mniej więcej oczywiście, natomiast co jest również istotne, przy współpracy z kancelarią Clarp mnóstwo klientów referencyjnych, ani jednej firmy, która by się z tej współpracy wycofała. I myślę, że to najlepiej świadczy o doświadczeniu i odpowiednio fachowym poziomie tej kancelarii. Lecimy dalej. Zakupy grupowe. Świeża rzecz, która na chwilkę umarła, ale znajdzie się tam. Pana Artura Salwacha i panią Małgorzatę Cejmer z Vector Solutions, z którymi współpracujemy przy tego typu tematach. Ondka Huawei'a możecie sobie obejrzeć również u nas na Meet Me Roomie i teraz zbieramy również zapisy na to, aby dokonać takiego zakupu grupowego tego sprzętu. Jeżeli to nam się powiedzie, w najbliższych 2-3 tygodniach będziemy tego robić zdecydowanie więcej. Miałem kliknąć, a nie tyle gadać, zagalopowałem się. Ale to pozwolę sobie przesłać wam również te prezentacje, bo wiem, że tego jest mnóstwo. Jesteśmy smutni, znajdujemy rozwiązanie, jesteśmy weseli, zakupy grupowe działają. Ale panie Marcinie, z pewnych względów mamy czas, także nie musi pan się śpieszyć. Ile czasu nam zostało? No, 15 minut. Jeszcze 15 minut mi zostało? Pewnie. To spokojnie, w 15 minut jeszcze w brydża zagramy, jeżeli znajdę 3 chętne osoby. A dostajemy sprzęt z pewnego źródła, oszczędzamy pieniądze na zakupach. Szablon www, to już jest 8 albo 9 nasze wdrożenie. Opracowaliśmy szablon strony www w oparciu o najnowsze, nazwijmy to, dyrektywy rozporządzenia Google. Jest to bardzo szybki, prosty, zwięzły szablon, który działa błyskawicznie, jest w pełni responsywny na wszystkich platformach dla inetowców za złotówę. To jest bazowy szablon oczywiście, jeżeli istnieje potrzeba dopasowania, dopisania modułów, mamy zespół deweloperski, który to robi w bardzo rozsądnych pieniądzach. Ten szablon będzie do obejrzenia w linkach, które wam popatrzyłam również w dniu dzisiejszym. Możemy o nim sobie troszeczkę opowiedzieć. Myślę, że to jest temat krótki, ale jednak warto o tym wspomnieć. Ktoś mnie pytał dzisiaj przed kamerą, jaki jest moim zdaniem podstawowy problem branży, jeżeli chodzi o marketing. No, sorry, ale połowa z nas nie zajmowała się swoim marketingiem w sieci od 10 lat. Mamy strony z lat 90., nie potrafimy obsługiwać Facebooka, to jest szpetne. Jeżeli wchodzi nam na zasięg Orange, to nie mamy żadnych szans z nimi, marketingowo, wizerunkowo w ogóle. Chwalimy się informacjami, które dla klienta są niepotrzebne, więc była potrzeba stworzenia fachowego, fajnego szablonu. A gdy decydujemy się na takie wdrożenie, robimy to bezboleśnie w 48 godzin. Przerzucamy zawartość strony. 48 dlatego, że informatyk musi jeszcze sobie 2 godziny na rowerze pojeździć. Generalnie można to zrobić w 2-3 godzinki tak naprawdę. Jeżeli jest potrzeba, jak wspomniałem, dobudowujemy moduły i tworzymy dodatkowe personalizacje. Korzyści? Wiadomo, znowu dobrze wyglądasz w sieci. Odzyskujesz zaufanie klientów, co jest bardzo, bardzo kluczowe w walce z dużym i solidnym przeciwnikiem na naszym zasięgu. No i oszczędzamy ponad 2000 i cenny czas swoich ludzi. Jeżeli pójdziecie do jakiejkolwiek firmy czy do jakiegokolwiek dewelopera, który będzie chciał dla was stworzyć nawet najprostszą bazową stronę, no to te koszty będą znacznie, znacznie większe. A tak dla inetowców za złotówkę myślę, że warto. Antywirus. Radku, mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale ja lubię owczarki niemieckie. A dlaczego antywirus? Skąd to powinno wynikać właściwie? Nie wiemy, czy chcemy antywirusa w swojej ofercie, prawda? Większość z was zastanawia się, czy to nie będzie więcej problemów niż korzyści. A nie wiemy, jak sprzedawać rozwiązania antywirusowe również. Mamy nieprzeszkolonych pracowników. Może kiedyś próbowaliśmy z jakimś antywirusem, ale nie do końca wychodziło. A no i to tak naprawdę będzie dodatkowy problem i zerowy zysk. Tak jak baliśmy się przy VoIP-ie, że tam te marże są malutkie, tak przy antywirusie myślimy, no może sprzedamy 10 osobom, zarobimy 2 złote na sztuce. Jaki jest sens? Rozpoczynamy współpracę z GData i wszystko zaczyna nabierać kolorów. Korzystamy ze szkoleń, które są przygotowane dla was i gotowego modelu biznesowego. Ci ludzie naprawdę wiedzą, co robią. To pierwszy antywirus na świecie, doskonałe zaplecze technologiczne i osobowe i będą was wspierać w waszych działaniach. Również, jeżeli wasi klienci będą mieli problem,
kierujecie ich do ich biura obsługi klienta. Ja wiem, że za pierwszym razem Kowalski zadzwoni do was. Bo coś mi nie działa, zablokowałem sobie komputer. Ale jak powiecie mu, żeby następnym razem skierował swoje pretensje w inną stronę, to na pewno zespół Radka Siwka odbierze telefon. Co również jest istotne, to to, że jakieś 30 kilka procent waszych interwencji i wyjazdów do klienta to są właśnie takie pierdoły. Zablokowałem sobie antywirusem sieć, nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Telefon, biuro obsługi klienta, temat załatwiony w 3 minuty, pracownik u was zostaje w biurze. Moce przerobowe, pieniądze, to wszystko zostaje w kieszeni. A pozostałe korzyści to zyskujemy konkurencyjny produkt, bardzo konkurencyjny na rynku, nawet globalnym. Zarabiamy na licencjach do 15 tysięcy rocznie przy 300 klientach. Zakładamy, że mamy 2000 gniazdek, ja wrócę do tego. I zakładamy, że w ciągu roku do tych 15% uda nam się skutecznie dotrzeć ze sprzedażą. To może być troszeczkę mniejsza, troszeczkę wyższa kwota, ale jest ona statystycznie według danych jak najbardziej osiągalna. No i mamy do dyspozycji profesjonalistów GDATA, czyli nie martwimy się tym, że zostajemy z produktem, który będzie nam robił tylko i wyłącznie problemy. MVNO, pana Teslę pewnie znacie. Szybkie pytanie, czyja jest ta Tesla przed hotelem dzisiaj, ten SUV? No właśnie nie wiem, chciałbym się przejechać, także jak coś, to proszę mi dać cynk, kto tym przyjechał. No nie wiemy, jak wystartować z MVNO, prawda, w swojej ofercie. I to jest tak samo jak z antywirusem, dlatego często z tego MVNO po prostu nie korzystamy. Rezygnujemy również ze względu na wysokie koszty wdrożenia. Zazwyczaj spotykamy się z ofertą, która ma bardzo wysoką opłatę minimalną, nawet wystartowanie z tym projektem to po prostu bardzo duża inwestycja. Mamy ograniczoną ofertę pakietów, która nie spełnia oczekiwań klientów. To też jest pewien problem, ale z kolei tam siedzi człowiek z Metroportu. Wdrażamy MVNO w oparciu o multipakietową, elastyczną ofertę Metroportu. To chodzi bardzo skutecznie na Playu. Mamy pół roku na bezbolesne wdrożenie. 1 zł opłaty minimalnej. Bierzemy sobie 10-20 kart, nawet jeżeli one będą w szufladzie, to jest złotówka. Nie 350 zł, nie 2000. A po pół roku ta opłata minimalna skacze tylko i wyłącznie do 250. Przede wszystkim, dodatkowo, zarządzamy całością przez bardzo wygodną platformę i również macie wsparcie specjalistów tam siedzących, dwójki panów z Metroportu i całego ich zespołu. A jeżeli chodzi o już konkretne korzyści, masz ofertę dla każdego. Głos, SMS, paczki danych, więc czy to będzie starsza pani, która potrzebuje tylko telefon, czy to będzie student, który chce tylko kartę SIM i 60 giga do swojego laptopa, jesteście w stanie im to zapewnić dzięki ofercie z Metroportu. Dostarczacie klientowi bardziej kompletną usługę, więc jesteście bardziej konkurencyjni na rynku. No i mniej więcej 2400 w pierwszym roku według moich wyliczeń na 200 klientów. Zgodzicie się z tym, czy nie? Myślę, że spokojnie, ale jak macie zdolny dział handlowy, to znacznie szybciej i znacznie więcej. Zgrana paczka. Robert, nie chciałem. Ja to zdjęcie świetnie przygotowałem. Nie miało tak wyjść. Zróbmy jeszcze raz. Nieistotne. Chociaż troszeczkę istotne, bo to temat mocno dotykający wizerunku w sieci i marketingu. Czym jest zgrana paczka? Zgrana paczka, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, to globalna marka. Globalna marka, pod którą podszywamy wszystkich małych operatorów i solidnie walczymy z dużymi na rynku właśnie jako zgrana paczka, reklamując was w waszym zasięgu i pozyskując dla was klientów. Zazwyczaj czujemy, że uciekają nam klienci, no bo nie mamy czasu na ten internet, na te media społecznościowe. Wrzucamy zdjęcia z Karaibów, ale już nie wiemy za bardzo, jak zarekomendować nasze usługi przez Facebooka. Nie potrafimy się odnaleźć w tych mediach społecznościowych i mamy bardzo, bardzo mało czasu na tworzenie własnego wizerunku, no bo kasa, sprzedaż się liczy, tak? Nie to, jak wyglądamy w sieci, nie to, jak budujemy zaufanie. A szkoda. Wchodzimy do gry o klienta razem ze zgraną paczką, czyli z tą globalną marką. Oddajemy promowanie oferty profesjonalistom od mediów społecznościowych. Mamy fajny zespół od tego, który po prostu siedzi i przeklikuje, tym się zajmują. Oraz wsparcie w postaci dużego biura obsługi klienta na telefonie, który będzie pozyskiwał dla was klientów zgłaszających się do zgranej paczki poprzez Facebooka. No i rozpoczynamy bierne pozyskiwanie klientów przez internet. Budując wspólny potencjał na polskiej mapie zasięgu misiotów. O tym też dzisiaj już ktoś wspominał podczas jednej z prezentacji. Ta mapa się tworzy, ona nabiera kształtów, kolorów, jest coraz większa i też fajnie buduje zaufanie u klienta indywidualnego, pokazując, jak mocną siłą są misioty w Polsce. Zarabiamy na klientach pozyskanych przez media społecznościowe. Co jest istotne, oszczędzamy 200 miesięcznie w pakiecie startowym, bo teraz zgrana paczka już od paru miesięcy jest dla was dostępna za darmo. Czyli ten bazowy, podstawowy pakiet, który pozwala wam sprawdzić możliwości tego rozwiązania, jest bezpłatny. I to nie jest tak, że ja za 3 miesiące zadzwonię, dobra, a teraz 200. Nie. To jest do końca świata, jeden dzień dłużej.
bezpłatnie i do waszej dyspozycji. Bardzo mocno zachęcam do skorzystania z tego rozwiązania. Więcej szczegółów oczywiście w Meet Me Roomie. Zbieramy fajną, dużą masę krytyczną. Jak będzie nas odpowiednio dużo, to będziemy szybciej i prężniej działać. Na razie finansujemy projekt w należyty sposób. No idzie to po prostu do przodu. Są już z tego klienci, są już z tego rekomendacje, więc myślę, że skoro nic nie kosztuje, a może nam przynieść duże korzyści, warto temu się bliżej przyjrzeć. I drive-by, mój ulubiony temat, bo to jest temat świeży, który troszeczkę stoi w kontrze do takich wydarzeń jak dzisiejsze. To jest inicjatywa, która powstała jakiś czas temu z potrzeby. Z potrzeby zrealizowania spotkania, które będzie w 100% bardzo mocno biznesowe, gdzie owszem, integracja, owszem, znajomi, owszem, dostawcy, których już znacie z różnych miejsc i z różnych eventów, ale bardzo wąskie grono, 15 operatorów, 3 dostawców, top management tychże firm i działania bardzo, bardzo mocno biznesowe, skupione na wdrażaniach gotowych modeli biznesowych do waszych biznesów. Jak jest małe grono, 15 osób, zawsze jest czas na rozmowę z każdym, możemy dobrze zdiagnozować potrzeby indywidualne każdego biznesu i dopasować oferty do waszych realiów. Brakuje nam biznesowego podejścia dostawców? No brakuje trochę, nie? Bo oni by chcieli dużo i szybko i bach. Mało kto z nami rozmawia tak konkretnie, my też mamy mało czasu, żeby do takich rozmów doprowadzać, spotkań. Mamy dość rozmów z handlowcami, bo nie znają wszystkich odpowiedzi. Są w firmach po 3-4 miesiące, to nas męczy. Często to są osoby zupełnie nietechniczne, więc nie są w stanie nam pomóc, tylko chcą sprzedać, generować zysk. No i nie ufamy dzięki temu dostawcom, właściwie przez to należałoby powiedzieć, ale... Przyjeżdżamy na warsztaty Drive-By Tech Meeting, najbliższe już w Gdyni, 17 maja, widzimy się w siedzibie, dobra, już nie będę bajerował, Vector Solutions, to jest spotkanie bezpłatne, wąskie grono, zamknięte, ilość miejsc ograniczona, więc zachęcam Meet Me Room, pyk, pyk, szybko się zapisać i jesteśmy. Będziecie mieli do dyspozycji top management firm partnerskich, czyli będzie GData, będzie Lowo i będzie Vector Solutions. Ja ich za sekundę poproszę, a może nawet już, bo przedłużyłem o 15 sekund, żebyście powiedzieli parę słów na temat tego, czego wy będziecie mogli się spodziewać od nich podczas takiego spotkania, bo myślę, że to naprawdę bardzo mocno biznesowa formuła. Prześlę wam też krótki film, który pokazuje reakcję uczestników i to, jakie korzyści wynikają dla nich z takiej opcji. Jeżeli mógłbym was zaprosić, Artur Salwach, Vector Solutions, Krzysztof Dzięgielewski, Lowo i Radosław Siwek, GData. Nie pomyliłem nazwisk, niesamowite. Czy to będzie działać? I 3, 2. Raz. Okej, już działa. Ja pierwszy dorwałem mikrofon, więc koledzy poprosicie, że zacznę. No rzeczywiście drive-by jest pewną nową formułą, której przyznam się szczerze, na początku sam nie rozumiałem. Jak Marcin pierwszy raz opowiedział mi o tej inicjatywie, to no, wiedziałem, że muszę spróbować, by poznać, o co w tym wszystkim chodzi. I rzeczywiście to zadziałało. Ja byłem osobiście na całym pierwszym drive-by'u, żeby zobaczyć i tam trochę przeszpiegować, jak to wygląda, ale też sprawdzić na własnej skórze, co może być ważne, interesujące dla was, o co możecie zapytać. I rzeczywiście mi się takie dwie korzyści dla was najważniejsze nasuwają. Korzyść kompetencyjna, czyli dostęp do specjalistów, ale też i finansowa. I może zacznę od tej drugiej, bo jest dla was najważniejsza. My przygotowaliśmy jako Vector Solutions cennik dla członków Ineta oraz uczestników drive-by'a, dzięki którym można skorzystać z bardzo preferencyjnych cen na zakupy naszych rzeczy i to jest ta korzyść dla was materialna. Natomiast kompetencyjna rzeczywiście, Marcin tutaj, który odpowiada za rejestrację was na te spotkania, wypytuje was, czego byście chcieli dowiedzieć i my tak też dopasowujemy do waszych potrzeb to, co chcemy powiedzieć. Tak? Vector Solutions to aktywa, pasywa, telewizja, kilka innych rzeczy, ale żeby nie mówić o wszystkim, wybieramy to, co jest dla was najważniejsze. I rzeczywiście w tym małym gronie, gdzie nasi inżynierowie zazwyczaj są to szefowie działów technicznych, odpowiadają na wasze pytania, mogą od razu dać gotowe rozwiązanie, które dla was może być korzystne. No i do tego dokładamy ten cennik przygotowany dla was, no i zapina nam się to wszystko tak, jak to powinno być. Także dla mnie bardzo fajna inicjatywa, zapraszam, następne spotkanie jest u nas w centrali i też będzie można zwiedzić naszą fabrykę, zobaczyć nasz showroom, nasze laboratorium, także wszystkich zachęcam do zapisów. I przypomnę, Radek Siwek, GData.
Dzięki, Marcinie. Drive-by jest o tyle fajną formą kontaktu, że po pierwsze nie tylko poznajecie nasze produkty, nasze usługi, ale także z racji tego, że te spotkania są organizowane regionalnie, blisko was, poznajecie także nas, jak pracujemy na co dzień, one się odbywają zazwyczaj w naszych siedzibach, także też macie dodatkową formę poznania nas od wewnątrz. Natomiast sama forma drive-by ukierunkowana jest na to, żeby nie rozmawiać o produkcie, tylko rozmawiać o waszych problemach, waszych potrzebach i adekwatnie do tego przedstawiać wam nasze rozwiązania, które dla was przygotowaliśmy. Jeśli chodzi o GDATę, takie spotkania również nam dają możliwość modyfikowania oferty pod wasze potrzeby, pokazania wam, jak w dzisiejszych czasach wykorzystać element zagrożenia jako przykucie na dodatkowy zysk, zarówno ten finansowy, przychodowy, ale także ograniczenie kosztów, jeżeli chodzi o awaryjność i ataki na sieci operatorów. I Krzysztof Dzięgielewski-Lowo. Dziękuję bardzo. Ja chciałem państwu opowiedzieć o takiej formule, która się już wydarzyła, bo mieliśmy pierwsze spotkanie drive-owe właśnie w siedzibie Lowo w Warszawie i było tyle sympatycznie, że zgodziliśmy się wszyscy, że ta nowa formuła w przypadku usług, gdy będzie proponowana w taki sam sposób, jak dotychczas wam była proponowana, może być nudna. I w Lowo wpadliśmy na taki pomysł, który okazało się, że chwycił, bo my nie proponujemy żadnych produktów. My proponujemy rozwiązania, biznes. Słuchając przez ostatnie dwa lata tego, co mówią mali i średni operatorzy o usługach głosowych, trochę się bałem, bo wszyscy mówią, że VoIP umiera. Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, on będzie zawsze, a dla biznesu to jest jedna z podstawowych usług. W zależności od tego, jaki rodzaj biznesu wzięlibyśmy pod analitykę, to każdy biznes potrzebuje usług głosowych. I słuchając tego, jakie mają obawy przedstawiciele, czy przedsiębiorcy, czy osoby decyzyjne w firmach, usłyszeliśmy, że nie jest wiadomym, jaka jest bariera wejścia do sprzedaży usług dla rynku biznesowego. Dowiedzieliśmy się, że jest brak wiedzy na temat tego, w jaki sposób obsłużyć tego klienta. I na sam koniec, jakie z tego mogą być korzyści. Więc uznaliśmy, że proponowanie kolejnego produktu nie ma najmniejszego sensu. My proponujemy gotowe rozwiązania, które nie wymagają inwestycji, nie wymagają wiedzy, wymagają jedynie chęci. I dlatego jak będziecie chcieli państwo posłuchać o tym nowym modelu, jaki chcemy zaproponować, o tym nowym sposobie myślenia, to serdecznie zapraszam. Gdynia, 17 maja. Tak jest. Będziemy później na pewno również w pozostałych miejscach. Byliśmy w Warszawie, będziemy w Gdyni, potem będzie GDATA i Poznań, ale myślę, że warto przyjechać nawet do Gdyni dzień wcześniej, piękne okoliczności przyrody. Jakie oni mają lasy wokół siedziby, to jest niesamowite. Zastanowimy się, przemyślimy, ale będę musiał... Ja akurat na co dzień pracuję w biurze Wektora w Krakowie, więc na pewno będę po wakacjach tutaj lobbował, żeby kolejne spotkanie po Poznaniu było w Krakowie, także te południowe, ładniejsze regiony Polski też będą. Dobrze, zatem już wiadomo, że będziemy w Krakowie również, świetnie. A co jeszcze zyskujemy? Mamy pełen wgląd w szczegóły waszych ofert, to jest bardzo istotne. Jest czas na to, żeby z wami porozmawiać. Uruchamiamy współpracę na partnerskich zasadach, to jest istotne. To są osoby decyzyjne. To nie jest handlowiec, który nie zna odpowiedzi na wasze pytania, to jest osoba, każda z tych osób, która gwarantuje wam to, że nawet na drive-by możecie wyjechać z podpisanym papierem, wdrażać od poniedziałku usługę. No i dostajecie najlepsze ceny, najlepsze produkty i najlepsze usługi. A jak się odwrócicie, to zobaczycie sztabki złota jeszcze, no bo ja obiecałem na początku, ile to wszystko, ile zarobicie w tym roku, tak? To jest przede wszystkim nasz główny temat. My bazujemy cały czas na tym statystycznym ISP, który ma 2000 gniazdek i na naszych wdrożeniach. Wiadomo, że niektórzy skorzystają z 5, inni z 11. No taki się jeszcze nie zdarzył akurat, ale te 2-3 wdrożenia to jest jakby minimalna ilość, którą mamy w wypadku współpracujących z nami operatorów i wtedy mamy taką magiczną kwotę 6-45. W zależności od waszej skali tego, co zrobimy razem, to są tysiące złotych, które możecie zaoszczędzić lub wygenerować dzięki wdrożeniom proponowanym przez Inet Group. Między 6 a 45 tysięcy. To jest matematyka, którą mogę każdemu rozpisać na kolanie w Meet Me Roomie. Zapraszam również do tego, żeby się z nami spotykać, zapraszać nas, żebyśmy mogli zdiagnozować wasze potrzeby i pokazać wam, jak to będzie u was działać.
Dziękuję bardzo za cierpliwość i przedłużenie. I zapraszam na imprezę. Dziękujemy bardzo. Marcin Sławek i przedstawiciele firm, które już niedługo będziecie mogli spotkać w Gdyni 17.